Tegoroczny Sylwester będzie pracowity dla tarnowskich policjantów. Będzie więcej patroli mundurowych oraz patroli operacyjnych. Wzmożone również będą kontrole ruchu drogowego, podczas których policjanci będą zwracać szczególną uwagę na trzeźwość kierowców. Tutaj w żaden sposób, w żadnym momencie tarnowscy policjanci nie odpuszczą sobie, aby osoby, które będą próbowały wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu, uchodziło im to na sucho. Takie osoby będą kontrolowane, sprawdzane, jeżeli będą osoby zatrzymywane, będą odbierane prawa jazdy i zatrzymywana dalsza jazda będzie niemożliwa. Patrole będą się skupiały w okolicach tarnowskich klubów, czyli przede wszystkim w centrum miasta oraz tarnowskiego rynku, gdzie jak co roku będą spotykały się osoby, które będą składać sobie życzenia noworoczne. Będziemy przede wszystkim zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób bawiących się, aby nie dochodziło do niepotrzebnych burd i jakichś nieporozumień oraz przede wszystkim niszczenia elewacji czy ewentualnie powybijanych szyb. Aby tego uniknąć, potrzebni są policjanci, oni będą zawsze gdzieś tam stali w ukryciu, gdzieś z boku. Jeżeli będzie dochodziło do jakichś sytuacji niebezpiecznych, będziemy wtedy interweniowali i te interwencje powinny być skuteczne. Nie zapominajmy o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas zabawy sylwestrowej, a szczególnie przy odpalaniu fajerwerków.